Witamy Was kolejnego dnia. Ulciu, przywitaj się. Cokuś, przywitaj się. Szopuziowi ciepło, bo mimo otwartych czterech okien. O. Mamy 7:40-50. Dwie godzinki się pospało ponad. Mamy słonko. Hej. Hej. My ruszyliśmy. Jest godzina, która? Prawie 9. Jest prawie 9 i mamy prawie 1800 km do domu. Jedziemy. Niby mamy być przed drugą, pewnie będziemy po trzeciej, a jeśli będziemy jakiś nocleg po drodze, no to jeszcze później. No zobaczymy, ile damy radę pojechać. Właśnie mamy 200 tysięcy km przejechane. Zatrzymaliśmy się na takim fajnym miejscu odpoczynku w kształcie rybki. Jest tu toaleta, jakiś tam sklep. W tym miejscu w ogóle jesteśmy i tak oto przejechaliśmy sobie tutaj i jeszcze musimy w to miejsce dojechać, więc jeszcze trochę przed nami, a gdzieś tutaj zatrzymujemy się do maka na jedzonku, więc tak to wygląda. Czekam na ulcie, poszła skorzystać z toalety. Jak widać, czokuś też czeka. No i zaraz jedziemy dalej. Jesteśmy na bramkach włoskich znowu. To są nasze pierwsze bramki do zapłacenia, a jedziemy od samego zachodu do samego wschodu. Ale teraz jeszcze nie jesteśmy na samym wschodzie, bo tak zjechaliśmy na chwilę do Maka. Coś czuję, że zbankrutujemy przez tą autostradę. I co, tu nie można kartą płacić? Czy wszyscy tą gotówkę pchają? Nie wiem. Tylko nie to. Raczej była narysowana karta, więc powinno... No są tam jakieś te czytniki. No to damy radę. Dobra, bilet. Przyszła nasza kolej. Nie lubię takich rzeczy. Mi odpowiadają. Przemyślmy to. Tu mamy strzałeczkę. Bilet. Wciągnęło. 50. Chcę monetę albo kartę. Kartę. Arrivederci! No, nam sprawniutko dzisiaj poszło. W końcu trafiliśmy do normalnego McDonalda we Włoszech i mamy nasze zamówienie, całkiem porządne. Takie rzeczy. Więc jemy, bardzo szczęśliwi jesteśmy. Tak. Tomeczek marzył o kawce przez całą drogę i ja chciałam mu naprawdę zamówić pyszną kawkę. Wzięłam mu taką mrożoną. Ale oni tu mają trochę inne porcje, jak u nas tej kawy. To zawsze jestem przyzwyczajony do takiego kubka. Ale dobra. Ale tu chyba tak piją właśnie niestety. Dobra, damy radę. A lody mamy po 1 euro, a nie po 3. No. Tutaj na mapie Google widzimy po prawej stronie taką piękną niebieską rzekę. A w rzeczywistości jest cała wyschnięta. I wygląda to tak. Trochę barierki zasłaniają, ale może widzicie, nie ma rzeki. Są kamienie. Czy niegdzie jakiś bajorku. No trochę inaczej, co tu? Kontra tu. Ostatnim razem zapłaciliśmy ponad 50 euro. Teraz dorzucimy jeszcze jeden bilecik i zobaczycie wtedy, ile kosztuje przejechanie całych Włoch od zachodu do wschodu. No bo my tak to zaliczyliśmy, od A do Z. Od Francji do Austrii. Ostatnie bramki. Oby tutaj nie było problemu. Znowu miliony monet. Następnym razem bierzemy przyczepkę kempingową i jeździmy tylko bezpłatnymi drogami. Hobby. Pomalutku. No, tak jak nasza, tylko większa. Nasza. Nasza wypożyczona. Nasza wypożyczona. No dobra. Ostatnia płatność we Włoszech. O, klasa trzecia. Co to znaczy? Introdurre il biglietto. 24 chcę teraz. Ritirare la tessera. Proszę. Arrivederci. Arrivederci. To teraz winieta austriacka do zakupu. Gdzie by tu ją kupić? Zaraz się zorientujemy. Jesteśmy w Austrii i taki widoczek. Zjeżdżamy właśnie na pierwszą stację. Stację czy jakiś tam parking, żeby kupić winietę, bo w Austrii, jak pamiętacie, może z pierwszego odcinka mieliśmy winietę na 10 dni.
My nie pamiętaliśmy, musieliśmy sprawdzić. No i właśnie tutaj ją może kupimy. O, są winiotomaty, to lecimy do winiotomatów. Już nie będę nagrywała, bo to już pokazywaliśmy, także żeby nie zanudzać, lecimy kupić. Taka zmyła, jednak pokażemy. Może... Nie wolno kasą, trzeba kartą, lecimy. Dotknąć. Daj polski. O, patrzcie, to jest to. To jest to 10-dniowa. Tak. Klucik. Dalej. Polska. Dwa, trzy. A, tak? Chyba tak. Co? Na 12 euro. Ale co to jest w ogóle? Nie wiem, trzeba sprawdzić w Google, gdzie jest Tour Autobahn. Czy wiedzieć, czy my przez to jedziemy? Masz telefon? Nie. Nie, bo my jedziemy tak. No. Nie tym razem. Zobaczę, co ten ziomek zrobi. A, też ma rozkminę. Czekaj, zobaczymy. A, też chcę wziąć tym razem. Przy dobrej drogi. No więc spójrzcie, tutaj mamy elektroniczną, a w tamtą stronę jak jechaliśmy, mieliśmy taką zwykłą, naklejaną. Więc mamy tylko jedną naklejkę. Smuteczek. Ale ciekawe, czemu tak jest. Mamy 19.45 i wyszliśmy na spacerek z pieskiem. Jesteśmy w Austrii na parkingu. No i zrobimy wieczorny spacer z czekusiem. Robi się już ciemno, więc pewnie już nie będziemy za dużo nagrywać, bo nic nie będzie widać. No chyba, że będzie coś ciekawego po drodze. No, ale raczej nie, bo tutaj jest ciekawego będzie. Do domu wciąż daleko, z 900 km jeszcze. Dobra, idziemy na spacerek i może odezwiemy się później. Jest za 15.11 i taką oto zupkę ogórkową sobie zrobiliśmy. Fajnie wygląda, co? Jest chyba z 15 stopni. Tutaj Ulcia coś działa, pewnie jej nie widzicie. Porządkuję trochę, żeby przygotować do spanka. Bo, albo czekajcie jeszcze chwilę, żebyście mnie widzieli. O, bo może po prostu tutaj będziemy mieli teraz spanko, bo wiecie, jest bardzo fajny parking, ten co ostatnim razem byliśmy, tylko że w drugą stronę. I nie zamierzałem spać, ale jak się taki fajny parking trafił, to aż żal byłoby nie skorzystać. Zatem chodź tutaj. To w sumie teraz jeszcze dobra godzina, no bo możemy trochę się przespać i dalej jechać. No więc zobaczymy, zjemy i podejmiemy decyzję, czy chcemy spać, czy nie. Raczej tak, no bo skorzystamy ale z tego. Ale samochód już ogarnę, to i tak będzie gotowy do rozłożenia siedzeń. Mamy 23.30, 20, nieważne. I będziemy mieli spanko. Znowu w samochodzie. Czekuś się cieszy. Właśnie już to zaklimatyzowaliśmy, bardzo dobrze się tu wszyscy czujemy. Natomiast nie rozumiemy sąsiadów za nami, a raczej jeszcze dalej niż za nami, ponieważ przyjechali piękną przyczepą kempingową. Wypasionym samochodem nowym, nowiutką piękną przyczepą kempingową i tak podjechali i my mówimy, ale super, pójdą do przyczepy. Się wyciągną na łóżku, będą mogli spać, a my pokręceni w samochodzie. My idziemy do łazienki tam w tamtą stronę, a oni śpią tak jak my tutaj w samochodzie. Już rozłożeni w środku. Nie poszli do tej przyczepy. A ty jesteś przypięty, uciekł, ty się odepnij, bo ty się będziesz męczył. Wczoraj zapomnieliśmy z tego zmęczenia nawet odpiąć czapusia, tak? A dzisiaj będziesz miał luz. Tak luz będziesz miał. Luz będziesz miał. Czokuś. Czokuś, słodziaku. Lubisz z nami spać w samochodzie? Uwielbiam. Tylko potrzebuje trochę troski i będzie najszczęśliwszym psem. Łapka, co tu robi ta łapka? Proszę zabierać łapkę. Jedna na mamusi, a łapę na tatusiu. Będzie znowu ziajał mi tutaj. No, wczoraj było cieplej, tak? Się cały zdyszany obudziłeś we Włoszech. A dzisiaj już nie będzie tak ciepło. Ale będziemy razem. Tak, razem. Tak. Tak. Jesteśmy zamknięci. No, więc nie rozumiemy sąsiadów z przyczepy. Tak pomyśleliśmy, że mogliby nam dać kluczyk do tej przyczepy, to my byśmy się tam przespali, no ale... No cóż, kończymy ten dzień, nie wiem czy tego vloga, czy jeszcze jutrzejszy dzień dorzucimy. Nie wiemy, czy to połączymy wszystko ze sobą, czy też nie. Jutro pewnie mało się będzie działo, no będziemy cisnąć już na dom. Nie chcę też nam się wszystkiego pokazywać, no bo przecież to tu pokazać. Ciągle trasa. No, zostało na chyba jakieś 700 km. Winiet już nie będzie trzeba kupować, bo... Do Czech mamy. No bo już mamy, no to nie będzie żadnej atrakcji. Zostało nam 700 km albo trochę ponad, do Wiednia około 90 chyba? 50. 50, to teraz jeszcze mniej. Do Wiednia. 55 było jakiś czas temu, więc teraz jeszcze mniej. No,
Więc jutro już włączymy turbo i po prostu dom jak najszybciej. A tymczasem idziemy spać. Tak. Więc pa! I w ogóle nam mrugnął fotoradar, ale obok nas ktoś wyprzedzał nas. Obok nas. A my jechaliśmy ładnie stóweczką. Stóweczką, ktoś koło nas wyprzedzał i mrygnął. To oby nikt się nie walnął w tych kontrolach, żeby do nas nie przyszło. No. Żeby ja się... tak mówię, kurczę, bo już mieliśmy taką sytuację 2 lata temu, czy tam, nie wiem kiedy. Dwa lata temu, no, tak. Nam mrygnął i tak nie wiedzieliśmy, o co chodzi, potem przyszedł mandat, ale wtedy jechaliśmy na stówę 112. A teraz jechaliśmy ładnie stówę, więc to tam temu raczej mrygnął. Raczej tak. Dobra, kładę gimbala, bo on podpiera nam tą oto piękną... Szyby, bo wcześniej położyliśmy ją po drugiej stronie, a teraz uznałem, że damy ją od środka, to może bardziej nam będzie izolowała ciepełko. Na pewno. Już dzisiaj, a nie, bo dzisiaj to było gorąco. No dobra, nieważne, pa! No było gorąco, dzięki osłonie. Było gorąco, bo we Włoszech było gorąco, z czegoś cały zdyszany się obudził. Ja też od kołdry się odkryłam. No, dobra, do jutra. No do jutra, pa pa. Cześć. Mamy 7:50, więc troszkę pospaliśmy, jak widzicie. 7 godzin pospaliśmy. Wam się dobrze śpi na tych parkingach tutaj, naprawdę. Przynajmniej tych oddalonych od drogi. Mniej szumi i takie tam. Ulica jeszcze śpi. Para się rozbudzić. Hejka, my już wstaliśmy. Cześć. Lekki chaos tu panuje, jak widać. Tak, my z Czugusiem wylądowaliśmy z tyłu. Tak. Nie pytajcie, o co chodzi. A tak serio? Tylko... To czegoś nie. Nie czegoś. Tomek poszedł do łazienki przed chwilą, a czegoś przewędrował tu, więc Tomek usiadł tam, więc czegoś przewędrował tam. No i na razie tak siedzą. Ale tylko chwilowo, bo teraz idziemy na spacer. Jakbym nie był kierowcą, to bym tak teraz jechał z Czokusiem, który się do mnie wytulił. Jakbyś był matką z dzieckiem. Jestem matką z dzieckiem taką. A raczej ojciec z synem. No tak. A raczej właściciel z psem. No nieważne. No właśnie. No i pospaliśmy w sumie gdzieś od 23:30 do 7:50, więc no, przyzwoicie. Dobra, mieliśmy spanko. Normalnie lepiej jak w domu. No, więc dzisiaj plan jest taki, że... Jedziemy. Zaraz sobie przejdziemy się na spacer, szokusiem. Ja mówię do Uli, weź nagraj wstęp do vloga, bo ja jak nagrywałem, to non stop ziewałem. No, ja nie lepsza. No, zaraz idziemy na spacer z Czokusiem, potem coś zjemy, pójdziemy do łazienki i będziemy jechać. Jedziemy już na raz, no w sensie jakieś tam postoje na chwilę na siku będziemy robić, ale już na dłuższe raczej nie. Chyba, że tak zgłodniejemy na obiad. A to może już w Polsce. No najprawdopodobniej. No, to jeśli już to jakiś obiad w Polsce, typu znowu McDonald's czy coś w tym stylu i jedziemy do domu, dojeżdżamy jakoś po południu czy wieczorem i rozpakowujemy rzeczy i dopiero idziemy znowu spać. To na razie. Hejka! No, właśnie kończymy jej śniadanko. Chciałem wam powiedzieć, żebyście zobaczyli, jaką nam oponę dali. Ta cudna wypożyczalnia dała nam taką łysą oponę. To się nie nadaje jako zapasowa. No na przyczepce wyglądają dobrze, ale tutaj bieżnika prawie nie ma, ale z tej strony w ogóle go nie ma. Warto, abyście zwracali uwagę też na koło zapasowe, jakie dostajecie, no bo jakby jednak nam przy pierwszych kilometrach byśmy złapali gumę, to na taki byśmy jechali, no byśmy tak jechali, no ale czy to dobre? No nie sądzę. Chciałem powiedzieć, że trzymanie motocykla tym pasem z tyłu, złapanym właśnie do tyłu, czy tak jak teraz, jest lepsze, no bo jak widać motocykl się nie przesuwa prawo, lewo, ani drgnie. A kiedy był zamontowany do przodu ten pas, czyli te elementy montażowe tam, albo by tego nie było, to motocykl z tyłu potrafi przeskoczyć prawo, lewo. Na przykład te kam przyczepki dają
dwa pasy w cenie, ale ja zawsze wolę wziąć więcej, no bo nigdy nie wiadomo, czy ten cały mechanizm się nie uszkodzi, no coś w tym rodzaju. Ja wziąłem na przykład 5 pasów, więc jeszcze dopłaciłem za 3, ale na przykład 2 miały awaryjny ten mechanizm. Dopiero w praktyce się okazało, że jeden nie doklikuje, a drugi nie odpina, czyli bardzo trudno odpina, jest wysłużony, więc... Maćku, pokaż widzom. Eins, zwei, drei, Polizei. Pokazałem. To dobrze. Idziemy schować GoPro. Idziemy kupić jakieś jedzonko. Nie, hot drinks. A będziemy spać w takich, nie, jechać w takich pierzynach? Tak. Tak my podróżujemy, my cyganie. Chodźcie ze mną tutaj do hot drinksów. Tutaj mamy tak. Będzie chce właśnie roztrwonić pieniądze. Tutaj są kole, to nie, ale tu i tu jest chyba to samo. Tak. Kafe ku. Ho. Więc mamy do wyboru takie. 1,30 za standard size, XL za 2,20, to jakiś special, ale nie wiem co to znaczy. No wezmę sobie XL, bo ja lubię dużo. A to jest takie do wyboru. White coffee, Irish cappuccino coffee. Tu jest napisane krok po kroku. Aktywuj kart lider zielonym tym. No. Potem. Przyłóż kartę. Danke, a napisało thank you. A tak trzymaj. Trzymaj to. To jest strasznie gorące. Ty lubisz się ogrzać. No, to się możesz ogrzać, jak ostygnie, to ja wiem. To nie jest gorące. Nie, jest, parzy mnie, nie wiem. Maciek, ja idę do łazienki. Dobra, ja idę do łazienki. Ty idziesz do łazienki. A jak ty z tym dojdziesz? Postaw mi tutaj. Czuł się już w klimaty? Tak, ja wczułem się już w klimaty i będę sobie tutaj czekał i tutaj popijał. Idę. Czekam na ciebie, tu, albo tam. Tu nic nie ma napisane, że... A tu jest w select cukier. A ja przegapiłem. A ty nic nie wybrałeś. Nic nie wybrałem, dostałem pusto. A tu trzeba było plusikiem. O, widzicie, pojawia się na skali. Ten człowiek, który uwielbia masę cukru wsypać, ma olbrzymią kawkę bez cukru. Damy radę to wypić. Raczej tak, pomalutku. Damy radę. Dobra, przed chwilą wjechaliśmy do Czech. Nie wiem, czy się to nagrało, bo akurat się karta zapełniła, więc musieliśmy zmienić. W każdym razie dosłownie... Może 5 minut temu wjechaliśmy. Do domu prawie 600 km. I jako taką ciekawostkę chcieliśmy wam powiedzieć, że jeszcze jak nie nagrywaliśmy w 2016 roku byliśmy w Chorwacji pierwszy raz i właśnie na granicy austriacko-czeskiej. Trochę przed właśnie Czechami, tuż przed, bo chcieliśmy wydać ostatnie te takie, jak to nazwać? Jak się zapłaciło za łazienkę w Austrii, to otrzymywało to się tak, w zamian za to tak jakby... Takie karnety do wykorzystania na stacji. No i tam mieliśmy, nie wiem, ze 2 euro czy coś takiego. No i mówimy, dobra, to już ostatnia stacja w Austrii, to wjedziemy tam i może sobie coś po prostu kupimy na tej stacji za te bony. No i zjeżdżam sobie na tą stację. Chcę już się zaparkować, bo też, nie, wtedy byliśmy bez przyczepki. Po prostu chciałem pod ukos wyjechać na takie miejsce parkingowe. No a tam wciskam sprzęgło, żeby wybić bieg, a sprzęgło mi zostało w podłodze. No, tak. I ja mówię, uleńko, nie mamy... Dalej nie pojedziemy. Dalej nie pojedziemy. Ja na początku to wypierałam, mówię, jak to, no wypadło, może wróci czy coś. No ale nie, sprzęgło się zapadło i... No, była awaria wielka, także generalnie skończyło się to tak, że tymi oto rękoma naprawiliśmy wtedy Cepiątunię, bo to była jeszcze jak Cepiątką jechaliśmy. Generalnie dużo ludzi usiłowało nam pomóc, no bo tak w sumie było sporo Polaków, no i się interesowali tam co się stało, czy w czymś pomóc i w ogóle. No ale każdy jakby rozkładał ręce, nawet się trafił jakiś w ogóle specjalista z Citroena, że on pracuje w Citroenie, że my tego nie zrobimy i w ogóle. Że nie da się tego zrobić tak oto. Tak, że to trzeba mieć jakieś narzędzia, natomiast zrobiliśmy. Udało się za pomocą mojego taty na infolinii, specjalisty od Citroena, głównego specjalisty od Citroena. Tak, także on nas nawigował co robić, my robiliśmy.
No i zrobiliśmy. Ale to fajnie wyglądało, bo udało nam się, no trzeba było sporo wybebeszyć z tego silnika, prawda? Tak. Jakiś tam dolot, inne rzeczy, miliony śrubek. I potrzebowaliśmy płynu DOT 4, żeby to na DOT 4 działa to sprzęgło, jest wspólny jakiś tam układ z tym, no nieważne, jest jak jest. Trzeba było tego płynu DOT 4, my DOT 4 nie mieliśmy. Ja mówię, Uleńko, to ty tu poczekaj a ja, i popilnuj tych śrubek, a ja polecę. A na tej stacji nie było tego płynu DOT 4, to była autostrada, wiecie, 2-3 pasy tam były, pas zieleni. I po drugiej stronie też, prawda, drugie, to jest taka szeroka, ale szeroka droga. A Tomek do mnie, nie ma tutaj tego do 4, to ja biegnę na drugą stronę, ja mówię, co? No ja szybko przylecę, tak, przez autostradę. Ja mówię, matko, przecież jak go zabiję. No, a to ale... była noc jeszcze tutaj. To była noc, w ogóle było chyba z 13 stopni, było tak zimno, my w letnich ciuchach, jak to z Chorwacji, także no trochę to było creepy, nawet mega. My jeszcze byliśmy wtedy tacy młodzi, no bo to w sumie 5 lat temu. Także no, a ja zostałam tam sama, to wszystko pootwierane, czarna noc, ja w garści jeszcze ze śrubeczkami. Tomek tylko do mnie mówi, tylko nic nie zgub i nie pomyli w ogóle, bo potem nie złożymy. Ja mówię, super, jeszcze mówię, napadną mnie tu w ogóle, ja sama. No nic, a ten biegiem przez autostradę, no ale wrócił z tym do 4, naprawiliśmy to, kilka godzin to potrwało. Jak zrobiliśmy, tak to jeździło aż do czasu sprzedania. Także no, taka to historia. I mamy, jedziemy, tak jak mówiłam, 589 w tym momencie do domu. No ale już dobrze idzie, bo się wyspaliśmy, także to zupełnie co innego, jak już człowiek wyspany. No i jasno jest, prawda, jak jest ciemno, to nic nie widać, tylko drogę, pas i nudno jest. A tak przynajmniej trochę zieleni, trochę widoczków. Słuchajcie, zastanawiałem się nad sensem liczników, które znajdują się na środku deski rozdzielczej, tak jak ma to miejsce w Nissanie X-Trailu pierwszej generacji. U nas dwójce już są za kierownicą, tak klasycznie. Ale naprawdę, no nigdy nie widziałem sensu, po co tak jest i kiedy to można użyć. Natomiast na Korsyce, jak byliśmy na tej naszej wycieczce, to naprawdę odkryłem sens tych liczników, no bo jak jest taka trójramienna kierownica, no to nigdy mi to nie przeszkadzało. Natomiast na Korsyce, na której non-stop były zakręty, no zbytnio nie było prostej drogi, no to podczas tych zakrętów w dużej mierze ciągle były przysłaniane te liczniki. No i powiem szczerze, no nie tyle co mi to przeszkadzało, aczkolwiek zauważyłem ich brak, że czasami chciałem spojrzeć, a nie było w tym momencie, musiałem za chwilę na nie spojrzeć. Więc w takim przypadku te liczniki po środku mają po prostu olbrzymi sens, no bo cały czas są widoczne. Więc takie miejsce nie X-Railu jedynce, kiedy jest on stworzony do jazdy terenowej, czasem skręcamy lewo, prawo, no to nic na nie przesłania, więc no spoko, fajnie. Jakoś tak się otworzyłem na te liczniki na środku. Nie jakoś super mi się to podoba, ale przynajmniej widzę już ich sens. Jesteśmy w McDonaldzie, już w Polsce, jak się pewnie domyślacie. No i jemy obiad, jest przed 14 jakoś. 14:04. No i potem już bezpośrednio do domu. Spójrzcie, przejechaliśmy do tej pory 4268 km i sprawdzimy, czy na silnik coś wziął oleju sobie, czy nie brał, czy może dał. Zaraz zobaczymy. Sam jestem ciekawy, czy coś go ubyło. Full, tutaj jest maksimum gdzieś w tym miejscu, a tutaj dotąd jest teraz ścieka z każdą chwilą. Postał sobie chwilę, więc pomiar jest w miarę miarodajny. Zatem jak widzieliście, 4200 km przejechane, oleju, no nic nie pobrał silnik, zatem zdrowy. To nas wyłączam i idziemy się przejść z pieskiem. Tak szybko biega, że się aż kurzy. Jesteś taki szybki psiak. Mamy niby zasięgu 80 km. Jakaś tam stacja, którą znalazłem, jest za 40 km. Oby nie była zamknięta. Bo wtedy to będzie. Będziemy asystans. Mamy specjalnie asystans wykupiony na tego sytu. Skorzystamy na brak paliwa. Oby nie. Przed nami widzicie ten rowerek niebieski na tej Skodzie? Chyba nie. Może widzicie, może nie. My jakieś 20 km temu trąbiliśmy na nich, aby zwrócili uwagę na swoją platformę. I ja im pokazywałam tak. Patrzcie. Ponieważ ich platforma nie była poziomo, tylko pionowo, przez to rower nie był pionowo. Przez to rower nie był pionowo, tylko poziomo. I? Po prostu rower leżał zamiast stać. I to przykuło naszą uwagę, bo my też mamy platformę nie przy sobie, ale ogólnie mamy. Więc wiedziałem, że się tak otwiera, więc uznaliśmy, że trzeba im powiedzieć. I zjechali na pobocze, a teraz już rower stoi. Więc oznacza to, że fajnie.
Jest wszystko okej. Ponoć niedługo jest wypadek za jakieś 900 metrów. Ciekawe, czy to prawda, czy nieprawda. Po prostu namoczyłam go w ciepłej wodzie, spadł. Czyli jednak jakiś wypadek był. No, stuknęli się. Rozwalone. Biały i niebieski. Patrzcie, a my podczas podróży już tak nam się dłuży, że włączyliśmy sobie nasze vlogmasy z zeszłego roku. Dla mnie to bardziej audiobook. Dla Tomka to audiobook, ale ja sobie tutaj zerkam. No miło po tych takich wakacjach i po tym upale sobie przypomnieć trochę klimat świąteczny. No już ich dawno nie widzieliśmy, więc w sumie fajnie. I jak też macie ochotę trochę sobie właśnie wrócić do tego klimatu świątecznego, to zapraszamy na vlogmasy z zeszłego roku. Uważam, że wyszły naprawdę fajnie, zważywszy na to, że to były nasze pierwsze vlogmasy. I patrzcie, jakim czegoś tu był słodziakiem. Musicie to zobaczyć, jak on wtedy wyglądał. No hejka, mamy 19 prawie, bez 9 minut. Ciągle wracamy, do domu mamy 17 minut. Więc raczej już więcej nic nie będziemy nagrywać. Jedziemy od 3 dni. Więc możecie sobie tam policzyć, ile jechaliśmy, a może sami napiszemy, nie wiem. Ruszyliśmy z Korsyki w piątek o 10, a dojedziemy do Warszawy, znaczy do domu w niedzielę około 19.30. W tym mieliśmy jedno spanko dwugodzinne i potem 7-godzinne, tak? Takie jednego dnia dwie, drugiego dnia 7 godzin, więc trochę pospaliśmy, więc możecie sobie odjąć od tego czasu 9 godzin. No ale żadnego noclegu nie było, więc tak to mówię, że cały czas tak naprawdę w podróży, no bo tylko w samochodzie. Ogólnie po tym odcinku prawdopodobnie wrzucimy to podsumowanie, które nagrywaliśmy na promie, żeby to jakby było zamykające temat Korsyki. Trzeba powoli wracać do rzeczywistości, czwartku do pracy. No dobra. To dzięki, że byliście z nami podczas tego wyjazdu. Miło nam było. Tak, nagrywać. No tak, tak. Jeśli podobają Wam się nasze vlogi i ogólnie nasze filmy, to komentujcie. Bardzo lubimy czytać komentarze od Was, także chętnie podpisujemy. Dajcie suba, dajcie lajka. Wszystko, co możecie, to dajcie. Im więcej, tym lepiej. Będzie nam po prostu miło, jak jakikolwiek feedback. Będzie nam miło, jak dostaniemy jakikolwiek feedback, bo po prostu wtedy wiemy, że no, komuś się to po prostu podoba i ktoś chce to oglądać. Tak, ostatnio zrobiliśmy tą premierę odcinka z wyjazdu z przyczepą i bardzo nam to się spodobało, że możemy z Wami pisać, aczkolwiek byliśmy wtedy na promie, więc mieliśmy trochę ograniczoną możliwość, ale coś tam napisaliśmy. Tak, i teraz korzystając z okazji, bardzo chętnie pozdrowimy naszych fanów, czyli wiernego Jarko Rio, to już są Twoje drugie pozdrowienia na naszym kanale, gratulujemy. Fajnie, że do nas piszesz i fajnie, że nas oglądasz w dalszym ciągu. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Olę Dyle, która była też na premierze. Znaczy nie wiem, czy była na premierze, bo potem nam się internet rozłączył, ale na pewno przed premierą opisała, że czeka i że jest ciekawa, także Ola, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I pozdrawiamy też użytkownika Q1, niestety taki masz nick, więc no, nie wiem, jak się nazywasz, ale mimo wszystko, tak, pozdrawiamy. Fajnie, że dołączyłeś i że też aktywnie tam komentowałeś, nam odpisywałeś, także też Ciebie pozdrawiamy. No, to teraz już koniec i to na razie, cześć! No to wchodzimy do mieszkania, zobaczmy reakcję psa. Czapuś, dobiegł, gotowy? Tak. Jak pachnie. A tam już nie ma olałka. Dziękuję. Na górę zapomniałam! A tu przestronnie! Tak! Olafek! Czoko, chodź się przywitać z króliczkiem. Królik, ty zaroślak jesteś. Słodziek, cieszę się, że przyjechałeś, zresztą mój zapach. Jutro będzie ten. Jutro będzie strzyżonko, tak? O dobra. Idziemy po graty. Idziemy zagracić mieszkanie.